Szybkie otwarcie wyniku przez KS Górkę. Mateusz Frej. Mikołaj Pawłowski. Dodam dla bramki. I to powinno być 2-0 dla KS Górki. Rafał Soja w indywidualnej akcji. Dobre uderzenie kapitana KS Górki. 1-0 prowadzą zawodnicy KS Górki. Teraz piękne zagranie do Adama Głowienki. Znakomicie wypatrzył go Damian Kowalski. I to była najlepsza szansa dla Met Konceptu na strzelenie gola. Jeszcze będzie szansa przed zakończeniem tej połowy dla KS Górki. Ratuje jednak swój zespół przed utratą bramki. Przemysław Przybysz, Rafał Soja. Mateusz Frej, Mikołaj Podłowski, Tadeusz Głowienka, przejęcie, Kuba Zając do Daniela Zaręby i zdążyli jeszcze zawodnicy KS Górki. Ale teraz dostrzegł Daniela Zarębę Kamil Wilczek. Trzecią bramkę autorstwa Daniela Zaręby, a więc Daniel. Przemysław Gromadka poradził sobie z Kamilem Miczkiem. Gdyby Przemysław Gromadka uderzył, to po długim roku byłby to pierwszy gol dla Met Konceptu w tym spotkaniu. Piłka do bramki KS Górki. Coś nieprawdopodobnego, aż sytuacja przed zespołem Met Konceptu. Adam Głowienka po raz kolejny dobrze w bramce KS Górki. Kuba Zając, ależ dwie fantastyczne okazje stworzyli zawodnicy Met Konceptu. Po raz kolejny uderzał Adam Głowienka. I jest czwarty gol dla KS Górki. Na listę strzelców wpisuje się Arkadiusz Mojek. Adam Głowienka, znakomity zwód kapitana Met Konceptu. No ale za wcześnie troszkę pochwaliłem kapitana tego zespołu. Po jego stracie bowiem KS Górka zdobywa gola numer 5. A do bramki Met Konceptu trafia Kamil Wilczek.
Mateusz Frej, jest szansa na met konceptu. Mateusz Frej. Kolejne celne uderzenie met konceptu. A teraz minął się z piłką Przemysław Przybysz. No i to musiało zakończyć się kolejnym trafieniem dla KS Górki, asystę przy tym golu.